No, witajcie po krótkiej przerwie. To już jest ostatni odcinek z serii Passat B4. Już samochód jest całkowicie skręcony. Tu go troszeczkę przemyłem, bo stał parę dni tutaj zakurzony. I teraz taką już ostateczną rzeczą, jaką zrobimy, to będzie konserwacja profili zamkniętych. A tutaj pokażę Wam w przypadku Passatów mniej więcej o co tu chodzi. Tutaj to jest wszystko brudne, to tam nie ma się co przejmować, widzicie? Tu są takie otwory i to jest takie są zaślepki. To trzeba delikatnie te zaślepki usunąć. No i tutaj mamy otwór, przez który wprowadzimy zaraz nasz pistolet i tutaj wszystko ładnie wywoskujemy. Z drugiej strony jest podobnie. Może najpierw przejdę i pokażę. Ostrożnie zejdziemy sobie, żeby się nie zabić. O, tutaj widzicie, przygotowałem już sobie, udrożniłem te otwory i tutaj będziemy wprowadzać nasz wosk. Widzicie, tutaj w progi. O, tutaj w te belki, tak samo tutaj po drugiej stronie mamy otwory pootwierane i będziemy wprowadzać nasz preparat. A tutaj będziemy używać, musiałem trochę baterii podładować, bo aparat mi zdechł. Tak więc widzicie, tutaj nasz wężyk ma około pół metra długości i przez ten otwór sobie spokojnie dajemy wężyk najpierw na tą stronę i mamy załatwione całe nadkole. No i tutaj potem w stronę progu. Tutaj na środku progu, pamiętacie, gdzieś na słupku jest następny otwór, więc pół metra w tą, pół metra w tamtą i mamy załatwiony cały próg. O, ja to robię w ten sposób, że wprowadzam to. Wracamy i delikatnie wycofujemy. I podczas wycofywania teraz delikatnie, żeby... Widzicie, to jest tłuste. Dlatego coś takiego robię, lubić zawsze już po finalnym lakierowaniu. O, tu nie ma co żałować. No, tu już mamy tą stronę pół metra w tą i pół metra w tą mamy załatwioną. Teraz przejdziemy. Teraz przejdziemy na tył. Tutaj zapalimy naszą lampeczkę. O. Tutaj pamiętacie, robiliśmy ten tylny pas. Tutaj, może to będzie widać, tu mamy otwory, przez które zaraz wprowadzimy nasz preparat. No bo tutaj wiadomo, były spawane od środka, farba jest przepalona, dlatego teraz to zaraz tutaj wprowadzimy w te otwory i pas tylny będziemy już mieli zakonserwowany. Dobra, ja Wam tego nie będę pokazywał, musimy wierzyć na słowo, że to robię. Tutaj to samo, zaraz będziemy wszystko konserwować, bo mi zaraz zdechnie bateria. Ja za chwilkę wyłączę, porobię to i pokażę Wam. No, znajdujemy się teraz pod samochodem, tutaj jest nasz środkowy otwór. O. I kontynuujemy naszą konserwację. No, przy końcu trzeba uważać. Tutaj widzicie, już jest zakonserwowana strona od kierowcy. Tutaj widzicie, jest ten otwór. Co to za zwierzę mi tutaj lata? Poszedł stąd. Tutaj jest otwór, który zrobiłem na odprowadzenie tam wody. Też widzicie, o. Wszystko niech... dobrze tutaj, nie ma co żałować materiału. No, widzicie, jak jest gdzieś jakiś otwór czy coś, to niech tutaj wszystko nam wylatuje.
Woda się tego nie będzie trzymać, woda będzie sobie po tym spływać. Jak to po wosku. Dobra, już mam mało baterii. Nie będę tutaj za bardzo przedłużał. Skończę tutaj konserwację, to będzie już na tyle. Tam już może widać. O, mamy następnego pacjenta, busik czerwony Sprinter. Wyprowadzimy zaraz Passata. Wprowadzimy tego busa, żeby jak będzie w nocy padać, to żeby mi tutaj nic nie zamokło i będziemy sobie działać dalej. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i w ogóle. Na razie.